Cześć wszystkim, z tej strony Dawson, to kolejny unboxing na moim kanale. W tym unboxingu rozpakujemy gry Trine 4 The Nightmare Prince oraz Age of Wonders Planetfall Day 1 Edition. Więc bez naszego przyciągania powodu zaczynamy. Zaczniemy sobie od gry Trine 4 The Nightmare Prince. Mamy pudełko. Mamy tutaj PC. Mamy tutajże kod do pobrania. Tylko kod aktywacyjny brak dysku. PEGI 12, polska wersja językowa i logo Modus. Tak się pokazuje przód. To wygląda tak, mamy PC, Trine 4 The Nightmare Prince, Modus. Z tyłu mamy opis oraz screeny. Nie zważajcie uwagi na tą cenę, bo na pewno tyle nie dam. Dam za grę o wiele, wiele mniej. Tu mamy, że aktywacja wymaga połączenia z internetem od zarządu konta w systemie Steam. Tutaj mamy wymagania minimalne oraz zalecane. Niestety trochę zasłania ta naklejka. Modus, Frozen Byte, PEGI 12, przemoc. Tutaj jeszcze zerknijmy sobie na grafiki. Graficznie wygląda nawet fajnie. Teraz spakujemy sobie gierkę. Spodziewam się, że w środku będą raczej same papierki, płyty nie będzie. Albo będzie coś w stylu takiej tekturowej płytki z kodem. No to tak jak się otwieramy. Teraz jest to tam zawartość. W środku, tak jak pisało, płytki nie ma. Absolutnie. To jest papier kodu. Mam powiem przede wszystkim kod na grę Trine 4. Oczywiście kod zasłonięty. Tu no i mamy coś takiego. Podejrzewam, że to jest jakaś mapka. Zaraz sobie to otworzę. O. Tak myślałem. Tak, to jest mapka. Tu mamy wszystkie lokacje w grze, które nam przyjdzie zwiedzić. Zasadniczo. Więc tak wygląda mapka. Nie jest ona jakoś duża, ale sam fakt, że takie coś się znalazło, to jest na nas w porządku. Ale są unboxing gry Trine 4 The Nightmare Prince, a teraz przejdźmy do drugiej i ostatniej gry w tym unboxingu. Drugą i ostatnią grą w tym unboxingu jest to gra Age of Wonders Planetfall Day 1 Edition. Mamy tu pudełko. Mamy tutaj Age of Wonders Planetfall Day 1 Edition. Mamy tutaj okładkę. Mamy tu CD-ROM. Tym razem mamy grę na płycie. Tutaj mamy informację, że edycja Day 1 zawiera Paragon Noble Pack, PEGI 16, polska wersja językowa, Triumph Studios, Paradox Interactive. Bóg wygląda tak, mam tu PC, Age of Wonders Planetfall, Paradox Interactive. Tył wygląda tak, tu mamy oczywiście opis wraz z grafikami oraz screenami. Tutaj mamy krótką informację na temat pokojową, grafik PC, Age of Wonders Planetfall, instrukcja. Dzisiaj wymagają dysku 20 giga. Wymagamy Steam. To oczywiście minimalne wymagania sprzętowe. Też mamy Steam. A jeszcze znaczy się przewoz. Tutaj mamy jaki wersja językowa jest dostępna. Na pewno tyle nie dałem, podkreślę. O wiele, wiele mniej. A nasz kolejny. Jak gdyby te roły do gry w Epiku. To jakąś kolejkę. Tutaj tak, po prostu jest zaliczyłem czymś tam. Śpiewdoły. No i w sumie w tym jest chodziło.
środku mamy grę na płycie. Mamy jedną płytkę, płytka wygląda tak, Age of Wonders Planet Fall, PEGI 16, tu mamy USK klasyfikowany na 12, czyli Studios i Paradox. Oprócz tego na płycie mamy przede wszystkim taką instrukcję, notkę. Potwierdzamy refleksję. A do tego jest jeszcze ten wskaźnik na właśnie Paragon i Modul Mystic Pack. Tak wygląda, tutaj możecie sobie zerknąć co on posiada. No oczywiście pod spodem jest kod aktywacyjny. Ale co na box gier? Trine 4 The Night of Prince oraz Age of Wonders Planet Fall Day 1 Edition. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę, górę, zasubskrybujcie na kanał, jeżeli chcecie jeszcze napisać, możecie napisać w komentarzach. Trzymajcie się i cześć.